No cześć. Słuchajcie, jest sobota. Obudziłam się o 7. Jest w 7:30. Zrobiłam sobie maseczkę, bo mam po prostu w takim stanie twarz, że lepiej. Znaczy, ja jestem do tego, wiecie, jeśli można tak to nazwać, przyzwyczajona, bo po prostu w danych dniach, w danym miesiącu jest to normalne i u mnie jest to. Po prostu tak jest, czasami jest bardziej, czasami słabiej. No ale tak po prostu jest i wiem, że to nie jest u mnie nic, co zwiastuje tragedię i to po prostu przejdzie. No tylko, że to jest upierdliwe i niezbyt miłe i niezbyt fajnie wygląda. Więc sobie zrobiłam taką maseczkę węglową, którą dostałam w przesyłce też od Doroty. Dorotka, jeszcze raz Cię pozdrawiam tutaj przy okazji i wiem, że długo jej nie używałam, ale tak sobie właśnie pomyślałam, że ja sobie z nią zaczekam właśnie do takiego momentu, w którym już nie będę mogła na siebie patrzeć. No i sobie zrobiłam i powiem Wam, że wydaje mi się, że ona jest naprawdę fajna, bo tak ściąga, jak się okaże, że jest naprawdę rewelacyjna, to ja sobie ją też kupię. I muszę tylko przy... Aha, tu są, jest tak, aktywny węgiel zwany czarnym diamentem w kosmetyce. Działa antybakteryjnie, oczyszczająco i ściągająco. Dzięki silnym właściwościom absorbującym posiada zdolności głęboko oczyszczania, zdolności głębokiego oczyszczenia skóry. Działa jak magnes, przyciąga i wchłania toksyny, martwy naskórek oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni oraz głębszych warstw skóry. Wyrównuje koloryt skóry i zwalcza wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia skóry. I są jeszcze tutaj czerwone winogrona. Bogate źródło naturalnych polifenoli wykazują unikatowe silne działanie antyrodnikowe. Chronią skórę przed zbyt wczesnym starzeniem się i agresją zanieczyszczonego środowiska. Napinają, detoksykują i łagodzą podrażnienia. W winogronach można znaleźć miedź, chrom i cynk. No dobra, dalej nie będę czytała. Efekt dokładnie oczyszcza jędrna, gładka, pełna blasku, promienna cera, zmarszczki wygładzone, przebarwienie i szarość cery zredukowane. Stosowanie. Maseczkę należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. No, ja akurat szyi i dekoltu nie trzeba. Pomijając okolice oczu. Po 10 minutach zmyć letnią wodą i nałożyć odpowiedni krem bielenda. Więc po 10 minutach zmyję i zobaczymy, co tu się wydarzy. Jeszcze mam na raz, bo no, użyłam tylko na twarz bez szyi i dekoltu. I zmyję po 10 minutach i idę, słuchajcie, na śniadanko, bo dzisiaj chyba będziemy mieli, jak się nazywa tam, biała kiełbaska ugotowana. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Na obiadek chyba zrobimy tego kurczaka. Jeszcze nie wiem zresztą, co zrobimy, ale wydaje mi się, że tego kurczaka albo kurczaka bym dzisiaj zamarynowała na jutro, bo on im dłużej tak w tej marynacie jest, tym lepiej, więc może w sumie bym zamarynowała i żeby jeszcze przez cały dzień i całą noc był w lodówce, może to by było lepsze wyjście. No, no, także to tak. I co, dzisiaj ma być totalnie upalny dzień, więc no wiecie, ja nie będę się na maksa gdzieś tam na słońcu smażyła, bo po prostu, no wiecie, że u mnie jest tak, że ja smażyć to ja się mogę, jak jestem na plaży, to tam 2-3 godzinki i zmykam. A tutaj to ja po prostu będę dalej robiła w ogrodzie, ale słuchajcie, przepraszam, że ja się tak drapię, ale normalnie tak mnie wczoraj te komary pogryzły, ale mam nogi tak pogryzione, ale nic nie było w stanie mnie od tej pracy odciągnąć. Mówię, no dopóki nie skończę, to ten, nawet nie poszłam ubrać długich spodni, nie, bo po co, ale teraz się drapię jak szalona. No, no ale co, co, co.
praca była do zrobienia, to zrobiłam, ale jestem przynajmniej z siebie dumna, że zrobiłam. No, a dzisiaj, no dalej będziemy robić, tam chcę poprzycinać jeszcze ten żywopłot, dobrze by było dzisiaj przyciąć, w sumie dzisiaj, na dzisiaj chyba już konieczne po prostu, bo tam jakbyśmy to rano zrobili, to tam jest jeszcze rano cień, więc jeszcze bym to szybko wtedy posprzątała, tylko kosz już mam cały zapełniony, kosz wiecie, z brązowym, czyli z, no, z liśćmi, ze wszystkim, z odpadkami z ogrodu. Mam już cały przepełniony, już nawet wczoraj jak te schody sprzątałam, to już w dwóch wiadrach zostawiłam te śmieci, bo już po prostu się nie mieściło do kosza, więc więc nie mam za bardzo gdzie. Ale to tam najwyżej bym odłożyła na kubkę w jedno miejsce i wtedy jakby kosz się opróżnił, jakby panowie przyjechali po odbiór, to ja bym wtedy po prostu zrobiła tak, że jak opróżnią, to ja wtedy biorę i bym to wrzuciła po prostu. No bo trochę tego jest, powiem wam, tak wiecie, latem, wiosną bardzo dużo jest tych właśnie takich zielonych odpadków. I trzeba sobie jakoś z tym radzić. No, a najciekawsze właśnie jest to, że zawsze jak mam maseczkę, to mi się chce nos wydmuchać, nie? No. No, także jeszcze, słuchajcie, z 5 minutek i idę to zmywać i wtedy idę na dół na śniadanko, idę sobie zrobić kawę, bo dzisiaj mam ochotę na taką mocniejszą kawę, chyba sobie zrobię, bo w sumie powiem wam, że krótko spałam, chyba jakieś no 6 godzin dosłownie, nawet nie 6 godzin, bo po pierwszej szłam spać. Chyba gdzieś tak nawet o 1:30, bo przez to, że wczoraj tak długo w tym ogrodzie pracowałam, to zanim ja wszystkie, wiecie, sprawy związane z montowaniem filmu zrobiłam, zanim on się wrzucił na kanał i w ogóle, żebyście mieli na 5 rano, to po prostu taka się godzina zrobiła, więc tak czułam, że tak będzie, no. A potem jeszcze, wiecie, jak on się wrzucał, to jeszcze z Arturem film oglądaliśmy. No a że byłam ciekawa, on był długi, bo 2 godziny trwał ten film, a że byłam ciekawa, wiecie, jak się skończy, no to po prostu chciałam już do końca doczekać fajny taki film. No, facet miał wypadek samochodowy, ojciec trójki dzieci i mąż. I miał wypadek samochodowy, wpadł tu pod ciężarówkę i wszyscy myśleli, że on, wiecie, już nie żyje w tym aucie, bo nie miał pulsu. No i on się okazuje, że trafił na chwilę do nieba, no ale jednak wrócił z tego nieba i wrócił do żywych. I to jest film na faktach. Ja nie pamiętam tytułu, ale jak się dowiem, bo ja nie mam pamięci do tytułów, to Artur ma pamięć do tytułów, to wam tutaj napiszę. Naprawdę fajny film. Z takim fajnym przesłaniem. No, taki fajny naprawdę film. Trochę smutny, wiecie, ale taki prawdziwie życiowy. I to jest film na faktach. Nie będę wam więcej zdradzała, jeśli będziecie chcieli, to sobie go tam w internecie poszukacie. No. Dobra, kochani, ja lecę. Ale mi ten, to już wszystko zaschło. No. Ściąga mi tak skórę, wiecie? Ściąga. Ale to jest dobre, bo raz na jakiś czas naprawdę trzeba tą skórę oczyścić, bo chociaż wiecie, to nie zawsze tak jest, że to coś da, ale zawsze coś tam, jakieś tam właściwości taka maseczka ma. Także sorry, że was tak z rana przestraszyłam takim widokiem tragicznym, no ale nie było innego wyjścia, no nie było. Wiecie, to jest życie. Tutaj się dzieje prawdziwe życie, tak jak to ono wygląda, bo tak właśnie jest, takie jest założenie i tak jest. Także czasami też można się przestraszyć, jak na przykład teraz pójdę na dół i Artur mnie zobaczy, to też zrobi takie... O, tak będzie wyglądał. Także życie, samo życie.
No, kto popsuł, ten naprawia. Oto dzieło moich rąk. Wcześniej, powiem tak, użyłem kleju o nazwie... Mamut? Nie. Nie. Na P to jest ten. Poxipol? Nie. Patex? Patex. Widzisz, jak ja wiem? To ja nawet lepiej tak. wiem. No, ale ja ci nie zabraniałem nigdy wiedzieć lepiej. No tak. No i ten klej nic nie dał. I ten klej Patex, 24 godziny spięcia potrzebuje i pomimo 24 godzin, no... Słaba. Szału nie ma. I wziąłem wtedy klej, mamut to się nazywa. On jest dobry na wszystko. On się nazywa mamut. Czy myszka pamięta, co powiedziałem przed chwileczką? Że on się nazywa mamut. No. Bo za chwilę cię zapytam i żebyś wiedziała, co powtórzę. Ja wiem, że najlepszy klej to mamut. No i... Kochani, skleiłem od... Od dołu? Strony... Od spod spodu. Od zaplecza? Tak. I teraz od frontu. No, elegancko. Robię. Dodatkowo wzmocniłem to taśmą. Trytytką. Trytytką, taką. Tak, żeby dziurę mi... Artur tu wywiercił i z drugiej strony żeby wywiercił. Żeby mi ta noga nie uciekła do przodu. No. I co? Ja myślę, że mamut da radę, co? Nie wiem, zobaczymy, no. No. Jak nie, to będziesz pawkę odkupować. Ja będę odkupowywać? No tak. No chyba ty. Kto popsuł? Zauroczyłaś teraz. I ja? Tak. A ty nie wierzysz w czarownicę? No, no właśnie stwierdziłem, że zauroczyłaś i... Aha. No, także zobaczymy. Może będzie git. No. No cześć, kochani. Mamy taki upał, że ubrałam po prostu strój i sobie latam normalnie w stroju, bo jest taki ukrop. Idę teraz robić przy wodzie. Będę prała kocyki czarnego na dworze, w ogrodzie, z węża. Jego kojec do spania i będę to robiła wszystko na dworze. Jest tak gorąco, że nie da się w ogóle żyć. Będę się dzisiaj oblewała cały dzień z węża, po prostu. No. Także lato normalnie na maksa. Lato w pełni, lato na maksa. No ja sobie tam będę trochę robiła, trochę ogarniała, trochę odpoczywała. Tak jak, wiecie, na to pozwoli, że tak powiem, dzisiejsza pogoda, bo z tą pracą to za dużo nie wyjdzie, ale chociaż takie rzeczy wodowe będę robiła. O, widzicie? Tak się robi pranie. To jest taka buda. Może to być buda albo posłanie po prostu. No. Ja już to wyprałam płynem do prania. I czym? No i szczotką taką. O. Tu mam płyn, tu mam koce, tu mam cały zestaw koci. No i robię. Wiecie, nasze koty wychodzą na dwór i w związku z tym no, muszą mieć dość często takie pranie, no, zwłaszcza latem. Także ja raz na jakiś czas to wszystko piorę. No, gdybyście chcieli wiedzieć, to o, tu jest buda. To się tak otwiera. O, ale mnie teraz schalapało. No. I tam się wchodzi, tylko teraz jest ciężar wody. O, tak to się otwiera. I tam jest buda. O, widzicie? No. Szanowni widzowie. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni wszyscy zgromadzeni przed telewizorami, tudzież przed innego rodzaju odbiornikami, które umożliwiają transmisję. Kochani, mamy, wycięliśmy tą dziurawą część z węża. Tutaj mamy końcówkę, nie, jak to się mówi, złącznik, tak? Złączkę. Złączkę, którą kupiliśmy w chyba Leroy albo Castoramie. Chyba tudzież w Castoramie. W innym sklepie. W każdym sklepie budowlanym to jest. Wycinamy tą dziurawą część i złączamy ze sobą. Nakładamy, tak jak obrączkę w małżeństwie. Tak, dobre porównanie. Wkładamy mocno,
mocno, aż do końca. Do końca wkładamy, do oporu. Następnie. Ciszej. Mocno. Bo krzyczysz jakby w miarę możliwości, głośni. Jeśli możemy. Bo myszka mówi, że krzycze. Dokręcamy. I z drugiej strony robimy to samo. Oczywiście, robimy to świadomie. No raczej. A nie tak, że... Byle jak. Matka się później zapyta, kto to tak dokręcił, bo nie odkręcić nie można. A to już nie trzeba odkręcać. Tutaj mamy drugą część. Następnie co robimy? Masz, trzymaj, bo ja nie umiem tak lewą ręką. Następnie co robimy? No wkładamy to tutaj? Nie, najpierw wkładamy tu myszkę. A, najpierw tu. Czynność zawsze jest, wiesz... Tak samo. No. Żeby móc o Jezu, coś... gorąco. Że tak powiem, zamontować. No, dobre to jest sprzęt. Pójdziesz włożyć. Trzeba założyć. My już mamy chyba trzy takie na całym wężu, co? Oj. Albo i więcej. Ten wąż ma też, powiem wam, dużo lat. Dużo lat i no wiadomo, tutaj są koty i różne inne historie. No. I co? I patrzymy. Działa. I działa. Patrzymy. Tak? Tak. Tak, nie? No to idę po ten. Odkręcić wodę. No. No, słyszę, że Artur włączył wodę i nic nie cieknie. Widzicie? Tu woda leci. Proszę bardzo. Zaraz będzie test. O. Tu woda leci, a tam woda nie leci. I brawo. Prałam dywanik. Szczegółowe informacje dotyczące montażu na maila. Elementów, akcesoriów do wężów różnego chyba rodzaju węży znajdują się u mnie na kanale. Właśnie, na typowo męski punkt widzenia jest taki filmik, nie? Ty masz o wężach. Tak. No. Dobra, podnieś dywanik. Pan podniesie. Bo ja będę pyłukać. Tak, snapionowo. Pyłukać będę. Podoba mi się taka praca, jak jest 40 stopni w cieniu. A to jeszcze nawet południa nie ma, wiecie? Fajnie, nie? Dobra, teraz proszę z nim gdzieś iść, żeby go powiesić. Dobrze, proszę to wyłączyć. Proszę. Proszę pana. Powiem wam, że całe szczęście, że jak się przyjdzie do domu, to jest chłodno, bo w domu jest chłodno. Ja robię taką marynatę do kurczaka. Kurczak będzie jutro na obiad, więc go zamarynuję. Powiem wam, idę na dwór i normalnie się oblewam wodą, bo jest koniec świata. Na słońcu jest po prostu nie do wytrzymania. Muchy podłe, wstrętne. Naprawdę jest tak, że jest nie do wytrzymania. Na plaży chyba bym się usmażyła i chyba bym musiała, nie wiem, co 3 minuty do wody wchodzić albo w ogóle nie wychodzić z wody. Bo... Ale wiecie, najgorsze jest to, że po prostu człowiek może się normalnie tak zjarać na takim słońcu, że to jest aż niebezpieczne, więc w takich godzinach na plażę to raczej nie jest dobry pomysł. Raczej trzeba poczekać do tych popołudniowych godzin. Jeszcze solą muszę tego kurczaka co się mówi? No. Potraktować. Jest naprawdę, jestem tak spocona jak kot. Dobra, biorę mojego kurczaczka z grzędy, jak oni tu piszą. Tak, z grzędy? Kurczak z grzędy, no. Muszę mu odwiązać nóżki. No i kurczaczek pieczony będzie.
O. Bo on jest taki biedny, uwiązany. Ale naprawdę jest jazda. Powiem Wam, że dobrze, że i tak my mieszkamy w Gdańsku nad morzem, to zawsze jest jakiś wiatr chociażby, a jakbym teraz była w Warszawie, to chyba bym w ogóle nie wiem co. Już! Bym weszła do wanny i bym się... Chodź, baba, jak umyłem. Już idę! Żebyś później nie mówiła, że nie myłem. Na kolanach, tak jak ty lubisz. Patrz, taki dokładny. Muszę go solą potraktować. I wtedy go na chwilę zostawię i na koniec przyprawę dostanie. Ale najpierw go muszę wymasować w niego dużo soli. No bo kurczak, mięso w ogóle musi być słone, bo inaczej jest mdłe i jest niedobre. Także soli się nie boimy. Idę do ogrodu, bo mnie tam Artur woła. Coś tam chce. Mam go pochwalić za coś, jeszcze nie wiem za co. Powiem Wam, że na słońcu jest nie do wytrzymania, więc mam mrożoną kawę. Miałam tutaj 4 kostki lodu, które rozpuściły się dosłownie w 3 minuty. A mleko było zimne z lodówki, także grubo. Coś pięknego. Kawka mrożona, czyli w sensie zimna. Tak, mam tutaj już dużo rzeczy zrobione. Praktycznie wyschnie mi wszystko dzisiaj natychmiastowo. Ale jeszcze zostały mi 2 dywaniki do wyprania. I tyle w sumie. A potem już tylko się obijam. Okay.